Teraz Wam pokażę, jak możemy za pomocą Scape'a pooglądać to, co robi nasz znajomy lub znajoma w danym momencie na komputerze, siedząc sobie w domu przed naszym komputerem. Może to nam być bardzo pomocne, na przykład jak nie możemy sobie poradzić z instalacją jakiejś naszej gry lub żeby kolega nas poinstruował, widząc nasz pulpit, gdzie mamy kliknąć i co mamy otworzyć na naszym komputerze lub też pooglądać, co w danym momencie ogląda lub co sobie gra nasz znajomy, czy brat, czy koleżanka. A więc zaczynamy. Uruchamiamy oczywiście Skype'a. Dzwonimy do osoby, do której chcemy zobaczyć, co robi w danym momencie na swoim komputerze i w tym momencie wybieramy osobę, do której chcemy zadzwonić. Dzwonimy do niej. Ta osoba oczywiście odbiera od nas Skype'a. Później ta osoba klika na pasku Skype'a u góry, rozmowa, tak jak widzicie, i tu klikamy udostępnianie ekranów i ta osoba kliknie udostępnianie ekranów. W tym momencie łączymy się z naszym kolegą, czy bratem, czy koleżanką i możemy wtedy zaobserwować, co robi na swoim komputerze. I na przykład chcemy, żeby wszedł w nasz komputer i kliknął na przykład dysk E. Tak, kliknął dysk E i na przykład otworzył jakiś folder z filmami. Tak jak widzicie, otworzył się nam folder z grami i wszystko obserwujemy, siedząc tu przed ekranem. I wszystko widzimy, jak na dłoni. Teraz poprosimy, żeby otworzył jakąś stronę internetową. I jak widzimy, wszystko obserwujemy razem z nim, siedząc sobie w domu i przed monitorem. I słuchając, co mamy zrobić na naszym komputerze. Jak mamy zainstalować na przykład grę, czy jak mamy utworzyć konto, z którym nie możemy sobie poradzić i tym podobne rzeczy. Dziękuję bardzo za uwagę i myślę, że pomogłem. Do widzenia.